co w CSMA piszczy? Dzisiaj zespół Jam. Rewelacyjny koncert, kapitalnie się zachowali, reagując na bisy. No i publiczność też jest rewelacyjna. Kiedy cię odrywia, porywasz spokój. Fajna sala, fajni ludzie, fajna akustyka, fajny klimat, także fajnie się grało. Chyba. Jak wam się podobało, to znaczy, że nam się fajnie grało. Nie, chyba fajnie nam się grało. Skąd czerpią państwo inspirację na takie kawałki? No inspiracja to przede wszystkim życie. Od początku, jak byłem fanem jeszcze zespołu, że zawsze się było można odnaleźć w tych utworach, w tekstach. Jak się było muzykiem, to się odnajdywało te dźwięki. I po dzień dzisiejszy tak jest, że życie jakby dyktuje kompozycje i teksty. Także to wszystko się bierze z natury. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia. Super, pięknie panowie grają. Normalnie bardzo dobrze się bawiłam. Tutaj głównie przyszłam, ponieważ mój tata chciał przyjść, no i stwierdziłam, no z tatą to pójdę. Ale teraz to sama też bym poszła, bo było mega fajnie. Bardzo polecam. Bez niepotrzebnych jest spełnienia. Myśli zły. Jak to jest z zespół Jam? Wciąż łapie nowych fanów, ciągle są coraz młodsi i coraz młodsi. Bo my kochamy swoją muzykę, wierzymy w nią i dajemy zawsze siebie dużo. No. To jest szczere, to nie jest udawane i chyba dlatego to się podoba. No bardzo nam się podobało. Dla mnie to jest taka podróż sentymentalna w czasie. Lata mojej młodości. Co zrobić właśnie, żeby tak dobrze dogadywać się w zespole? No, trzeba być cierpliwym, bo to jest jak małżeństwo. No. Są pochmurne dni i są słoneczne, także to tak wygląda tylko kolorowo, ale jest różnie. Jest różnie, ale dajemy radę, no bo jakby wynik, czyli więcej niż 40 lat, świadczy o tym, że da się żyć i tolerancja, przede wszystkim tolerancja jeden do drugiego i to jest podstawa chyba bytu takiego w takiej formie. Wspaniałe przeżycie ich słuchać na żywo, nie tylko z płyty i nie tylko z innych mediów. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi. To właśnie z tymi słowami zespół zostawił słuchaczy na dzisiejszy wieczór. Porywasz spokój, siejąc smutek.